Cześć Karolina. Cześć Przemku. Witam naszych słuchaczy, tak? Dzień dobry. Chcieliśmy trochę porozmawiać z Karoliną, bo wrzucamy od września taką nowość, naszą ofertę zajęć grupowych Aerial Yoga. Chcieliśmy zrobić takie spotkanie, żeby trochę właśnie przedstawić informacji, jak ma to wyglądać i zachęcić oczywiście między innymi naszych osoby, które nas oglądają, osoby może niezdecydowane do końca, czy przyjść na te, żeby przyjść na te zajęcia, prawda? Ale zostało nam jedno wolne miejsce, więc nie ma sensu. Kończymy. Może jednak pogadamy, może zastanawiamy się z Karoliną, czy faktycznie nie stworzyć jeszcze jednej grupy te zajęcia. Być może tak będzie faktycznie. Szybko się rozeszło do miejsca, dokładnie. To też ze sprawą faktu, że no nie robimy z tych zajęć bardzo masówki, tak? Więc to są bardzo skromne grupy, ośmiosobowe, generalnie nie będzie tam nigdy tłoku na tych zajęciach. Musimy mieć trochę miejsca, żeby się na tych hamakach pobujać. Tym bardziej tworzymy zajęcia są takie unikalne właśnie. No? Dobrze, Karolina, na razie gadam ja, a to wszystkim to powinno gadać. Dobrze ci idzie. powiedz nam, co cię skłoniło do połączenia jogi z aerial jogą jako właśnie taką nowością? Wiesz co, ja kiedyś byłam na takich warsztatach jogowych i tam ktoś miał tą chustę, to był taki dom prywatny i ja się zakochałam w tej chuście w ogóle, jak to tam zostało powieszone i stwierdziłam, że kurczę, muszę tego spróbować. No i potem poszłam na kurs instruktorski aerial jogi. Wcześniej oczywiście już tą chustę sobie zakupiłam do domu, potem kupiłam drugą, bo są różne rodzaje też tych chust. No i gdzieś tam ta chusta jest ze mną od jakiegoś czasu. To jest też trochę takie połączenie z TRX-em. Też jest to taki trening dla mnie bardzo kompleksowy, funkcjonalny. No chusta daje jeszcze więcej możliwości, bo oprócz tego, że właśnie wzmacnia głębokie mięśnie, to też fajnie nas rozluźnia. No właśnie, miałem cię pytać, jakie takie unikalne elementy właśnie wnosi ta chusta, czyli ta aerial yoga do tradycyjnej jogi, tak? Czyli... Tak, no przede wszystkim możemy tutaj bardzo fajnie połączyć właśnie jogę na macie z praktyką na chuście. Niektóre asany, niektóre pozycje, których no nie jesteśmy w stanie wykonać tak po prostu z marszu, są możliwe właśnie dzięki temu, że możemy się na tej chuście jakoś wesprzeć, zawiesić. Na przykład dla mnie to właśnie było takim odkryciem, no bo ja na tych warsztatach później już jak robiłam kurs instruktorski, no to stanie na rękach, co w przestrzeni, co dla mnie nie jest możliwe tak po prostu, żeby sobie postać, to gdzieś tam się tą chustę obija, kładzie ręce na ziemi, no i kurczę, stoję na rękach, także to jest coś niesamowitego i dlatego chyba też ta praktyka jest, ona jest taka bardzo wdzięczna, daje dużo radości, daje też dużo odwagi, no bo jednak trzeba czasem gdzieś przełamać lęk, żeby gdzieś zawisnąć. Tak, chyba takie rzeczy tutaj. A korzyści, tak? Jeszcze korzyści chciałeś... Tak, możesz powiedzieć tam trochę tych zdrowotnych korzyści, tak? No to na pewno jest to bardzo fajne wzmocnienie mięśni głębokich, mięśni posturalnych. Oprócz tego to, co chusta, wydaje mi się, że no nie można tego osiągnąć tak na takiej tradycyjnej jodze na macie, chyba że używamy na przykład systemu zawieszeń właśnie na drabinkach. To jest to wydłużanie ciała i też niwelowanie takich napięć w przestrzeni między kręgami. Czyli mamy tutaj takie bardzo fajne odciążenie kręgosłupa. W ogóle po takich zajęciach aerial yogi to można tak z 2, nawet 3 cm urosnąć, bo całe ciało się wydłuża, pozbywamy się takich często chronicznych napięć. Oprócz tego co? No chusta też działa tak trochę jak taki drenaż limfatyczny, ona też będzie nas odmładzać, poprawiać wygląd skóry. To, że mamy często właśnie też te pozycje w inwersjach, czyli odwrócone pozycje, to też bardzo dobrze wpływa i na naszą cerę, i na skórę. Co jeszcze? Jest bardzo dobre dla krążenia. Jest bardzo dużo takich zdrowotnych korzyści, no, a poza tym takie korzyści właśnie też psychologiczne, bo z jednej strony jest to taka forma terapii,
bo tak jak powiedziałam, jest to z jednej strony przełamanie lęku, no że prawda, że nie wiem, spadnę, coś mi się stanie, więc jest to taka praca nad sobą, nad odwagą, nad pewnością siebie. No ale też to wiszenie, bo zawsze na końcu zajęć jest właśnie ta shavasana w hamakach, gdzie można się do tego hamaka tak po prostu jak w kokonie ułożyć. No i to jest takie bardzo terapeutyczne doświadczenie. Można się trochę poczuć jak w łonie mamy. Także... To jest wykorzystywane w różnych formach terapii, tak? Tak, i w pracy z dzieciakami, i w pracy z dorosłymi, ale tak, jak najbardziej, no bardzo terapeutyczne. Słuchaj, a... Jeżeli się ktoś waha, co byś, jakie przesłanie chciałabyś przekazać osobom, które się jeszcze tak nie mogą zdecydować, przyjść czy nie przyjść? Znaczy wszyscy się zdecydowali, że przyjść, ale mam takie pytanie do Ciebie zapisane, więc tak. Dawaj. No co, ja zawsze w takich sytuacjach mówię to, co ja też sama stosuję, czyli bój się i rób. No bo lęk jest takim też naturalnym jakimś aspektem naszego życia i możemy w nim pozostać, natomiast możemy go przełamać, bo jeżeli, wiesz, jeżeli się pojawi... Można wykorzystać jako motywator do działania też, tak? Więc no, tak. Jest dobre, okej. Okay. Tak, no jeżeli ktoś się waha, no to dlatego, że jakaś cząstka jego, jej chce tego spróbować, a potem głowa mówi, że może nie. No bo jak ktoś od razu powie, a nie, to nie dla mnie, no to... To nie ma, prawda, nie ma tematu, no ale jak jest wahanie, to znaczy, że ja chcę, ale ten lęk mnie trochę paraliżuje, więc no więc tak, ja uważam, że zawsze warto spróbować. Wiecie Państwo, to też nie jest tak, że jak już się przyjdzie raz, to trzeba chodzić do końca życia. Może się okazać tak, że to nie jest forma ruchu dla kogoś, no ale to spróbowanie i sprawdzenie siebie jest ważne. No właśnie, a jeżeli mówimy o tym... Nie każda forma ruchu, każdemu musi pasować oczywiście, natomiast to też czasami zależy od poziomu intensywności, tak? Mamy tam, powiedzmy, może się wydawać, że zwykła joga, zwykła, jest o tam bardziej dla każdego, a to już dla osób zaawansowanych mocno, czy też pracując na tych podwieszkach, które tam się nam z tyłu wyświetlają cały czas, na tych chustach, mamy możliwość jakiejś regulacji intensywności tego ćwiczenia? Tak, oczywiście. To zresztą no, tu już tak pod kątem może naszych zajęć. Też teraz ruszamy niebawem już z zajęciami, więc też te zajęcia będą oczywiście dopasowane tak od początku, że tak powiem, do grup. Też w zależności od tego, jakie te grupy będą. Na pewno będziemy się uczyć od podstaw różnych pozycji. No i tak jak w jodze na macie też jest możliwość intensyfikacji pewnego ćwiczenia lub zmniejszenia intensywności. Także tutaj myślę, że nie ma się czego obawiać, że na przykład nie podołam albo jestem za słaba. No warto przyjść spróbować. Może się tak okazać na przykład, że nie wszystkie ćwiczenia będą na pierwszych czy drugich zajęciach możliwe do wykonania w takiej formie, jak sobie to w głowie wyobraziliśmy czy wymyśliliśmy, no ale tak jak ze wszystkim, za każdym razem jest jakiś postęp. A co według Ciebie sprawia jakąś największą radochę podczas prowadzenia tych zajęć i dla Ciebie, i dla uczestników? Co może taką być największym fanem? No to te wszystkie takie no, rzeczy z połączenia, można powiedzieć, takiej zabawy, czyli to, że się możemy w tej chuście zawiesić, pochuśtać na niej. Polatać. Trochę jak na huśtawce. No, uczucie tego zawieszenia, lekkości jest zawsze takim fajnym doświadczeniem dla człowieka, tak. Nie? Że jednak gdzieś tam ciągnie nas od mitycznego Ikara do latania. W ogóle myślę, że to jest fajna kwestia, żeby poczuć to, że mogą się unosić nad ziemią, trochę polewitować nad podłogą. No, ciekawe doświadczenie. Na pewno, polecam. Ja jak to właśnie zaczęłam praktykę na huście i w ogóle sam kurs dla mnie był czymś niesamowitym właśnie, że my faktycznie tam lataliśmy, że to się ustawia w, prawda, czy tu nogi, ręce szeroko i po prostu jak ptak, jak samolot, jesteśmy nad ziemią. No coś niesamowitego. Dlatego się kocha te wszystkie huśtające rzeczy, nie? Podwieszenie. Wszyscy to uwielbiają. To jest takie uwielbiają pracy zabaw, gdzie to można wykorzystać. Dorośli nie bardzo, nie zawsze dobrze wyglądają na pracach zabaw. Ale ostatnio słyszałem, że chyba w tych skandynawskich krajach w ogóle wprowadzają pracę zabaw dla seniorów. Takie stricte dla seniorów, więc to wraca. A u nas będą zajęcia z podwieszeniami też, które dadzą dużo radości, bo z tego co mówisz,
tą radość, siłę, takie przełamanie swoich lęków, takie ogólne wzmocnienie, ale przede wszystkim ten fan z tych zajęć, to jest coś, co może być bardzo ciekawym doświadczeniem, poza oczywiście całym aspektem tym zdrowotnym, czyli pracy nad swoją gibkością, elastycznością i ogólnie siłą, tak? Super, dobra. Ja nie wiem, czy trzeba kogoś jeszcze przekonywać, bo jakby tak jak wspomniałem na początku, z tyłu macie właśnie o, kiedy te zajęcia się odbywają, jakie zajęcia, pomyślimy faktycznie, czy nie stworzyć jeszcze jednej grupy jogowej, o wszystkim się dowiecie na naszych mediach społecznościowych i na mediach Karoliny i na moich. Jakieś tam linki wstawimy w ten opis. Nie? Tak, tak na pewno, więc zapraszam do śledzenia, a na pewno też trochę filmików Karolina wrzuci, jak te zajęcia już będą prowadzone u nas, także zapraszam do oglądania. Dzięki bardzo za to spotkanie. Dzięki, dziękuję za wysłuchanie nas i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.